Podsumowanie 2020. Jaki to był rok dla powiatu bielskiego? Czym zapisze się w annałach historycznych tego samorządu? Na wstępie dzień dobry Państwu. Ja również raz jeszcze przekazuję najlepsze życzenia wszystkim mieszkańcom powiatu bielskiego na ten nowy rok 2021. Wracając do tego, od czego Pan redaktor rozpoczął, czyli podsumowanie roku 2020. Uważam, że był to bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o inwestycje. Wiele zadań drogowych, to ponad 30 kilometrów nowych nawierzchni na terenie powiatu bielskiego. To kilkadziesiąt milionów, które zostały wydane właśnie na realizację tych inwestycji drogowych. To uruchomienie nowego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Łuskach. Jest to zakład, który przygotowany jest na przyjęcie ponad 80 pacjentów. Pacjentów, którzy wymagają całodobowej opieki, którymi rodziny nie są w stanie zajmować się z powodu ich schorzeń we własnych domach. Dzisiaj czekamy już tylko na zwiększenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo na dzień dzisiejszy mamy kontrakt na 35 łóżek, a tak jak wspomniałem, zakład przygotowany jest na przyjęcie ponad 80 pacjentów, więc tutaj mam nadzieję, że w trakcie roku ta sytuacja się zmieni, że Narodowy Fundusz Zdrowia podpisze, rozszerzy ten kontrakt, aby można było jak największą ilość pacjentów umieścić, przyjąć do tego zakładu, który został wybudowany. Chcę przypomnieć, że był to budynek, który został przekazany przez gminę Drelów, budynek po byłej szkole, która już od kilkunastu lat nie funkcjonowała. Udało się przygotować dobry projekt unijny, otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej, dzięki czemu udało się zrealizować tę inwestycję za blisko 12 milionów złotych, z czego osobiście się bardzo, bardzo cieszę, bo wiem, że są bardzo duże potrzeby, więc dlatego uruchomiliśmy taki zakład, wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego powiatu i nie tylko, bo nie ma tutaj żadnej rejonizacji, do tego ZOL-u mogą również trafiać pacjenci spoza powiatu bielskiego. No, mimo szumnych zapowiedzi rządowych, no, brak pieniędzy na służbę zdrowia i może właśnie ten temat, szpital Międzyrzecu Podlaski, staje się powoli dziurą bez dna w budżecie powiatu bielskiego. Yes. Tutaj również dopowiem to, co starosta już wspomniał o tych łóżkach. To miał być filar, który miał uzupełniać budżet szpitala powiatowego Międzyrzecu Podlaskim, ale z takim kontraktem to trudno utrzymać nawet same łóżki. I w tym kontekście, starosto, co dalej z takim programem rządowym, jeśli chodzi o służbę zdrowia i jak długo finanse powiatowe, nie tylko przecież powiatu bielskiego, wytrzymają tego typu finansowanie? Szanowni Państwo, sytuacja, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ona jest naprawdę trudna. To, o czym Pan redaktor wcześniej wspomniał, pomysł uruchomienia zakładu opiekuńczo-leczniczego pojawił się właśnie w momencie, kiedy już widzieliśmy kilka lat temu, że ta sytuacja finansowa szpitala, ona z roku na rok staje się coraz słabsza, gorsza, więc uznaliśmy, że ten ZOL będzie jakby dodatkowym źródłem finansowania dla szpitala. Oczywiście tak by było pod warunkiem, gdyby ZOL otrzymał kontrakt, powiedzmy, na 80 łóżek. Dzisiaj jest to tylko 35, więc na pewno ta sytuacja przy tej ilości pacjentów spowoduje, że ten ZOL po prostu będzie deficytowy i trzeba będzie do tego dokładać. Więc odnosząc się do całej sytuacji finansowej szpitala, to tutaj oczywiście, tak jak Pan redaktor wspomniał, te kontrakty są bardzo słabe. Kontrakt na rok 2021 jest słabszy od tego z roku 2020, gdzie w roku 2020 on już był niedoszacowany. I to jest, proszę Państwa, naprawdę bardzo trudna sytuacja. My oczywiście jako samorząd powiatu staramy się każdego roku w budżecie zabezpieczać środki na funkcjonowanie naszego szpitala, bo to są wkłady na przykład własne do projektów, które przez szpital są realizowane. Wychodzimy jakby naprzeciw potrzebom naszego szpitala, ale proszę Państwa, ja chcę podkreślić, że to nie jest zadanie powiatu prowadzenie służby zdrowia. My oczywiście, tak jak powiedziałem, każdego roku przeznaczamy środki, wspieramy nasz szpital.
Ale to wszystko powinno być rozwiązane zupełnie inaczej. Kontrakt powinien być tak doszacowany, aby ta sytuacja finansowa się bilansowała, a dzisiaj niestety no jest zupełnie odwrotnie. Ja rozumiem też i dyrekcję szpitala, która jest w trudnej sytuacji, bo dzisiaj dyrektor musi wybierać to, co w pierwszej kolejności powinien zapłacić. W pierwszej kolejności na pewno musi zwrócić uwagę na to, że musi zadbać o personel, bo jeżeli pielęgniarki czy lekarze nie otrzymają pieniędzy, no to istnieje realne zagrożenie, że mogą odejść od łóżek pacjentów, więc my dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo szukamy takich rozwiązań, choćby z apel Rady Powiatu, który został podjęty w miesiącu grudniu w sprawie właśnie tego niedoszacowania kontraktu dla szpitala. Ten apel został skierowany do ministra zdrowia, do pana premiera, do szefa NFZ-u. No, czekamy na reakcję. Ja myślę, że w podobnej sytuacji jak nasz szpital w Międzyrzecu Podlaskim jest wiele szpitali powiatowych w Polsce. Ja zresztą uczestnicząc w spotkaniach Związku Powiatów Polskich słyszę od wielu starostów z całej Polski o tych bardzo poważnych problemach.